Marceli był synem Benedykta. Jako archipresbiter odgrywał kluczową rolę w kościele po śmierci papieża Marcelina. Kiedy to przez 3,5 roku na skutek prześladowań chrześcijan nie wybrano nowego papieża. Pontyfikat Marcelego I trwał bardzo krótko, niespełna rok. Od maja 306 roku do 16 stycznia 307 roku. Korzystając z chwilowej przerwy w dręczeniu kościoła, związanej ze zmianą rządów w Cesarstwie Rzymskim, zreorganizował rozbitą w wyniku prześladowań administrację kościelną. Dużo przykrości papież Marceli I doznał ze strony tzw. lapsis, czyli chrześcijan, którzy w czasie prześladowania wyrzekli się wiary, a potem powracając do kościoła nie chcieli poddać się wymagającym warunkom pokuty. Większość wspólnoty kościoła rzymskiego wypowiedziała posłuszeństwo Marcelemu I z powodu rozbieżności w kwestii prawa do cofania lub przedłużania pokuty. Doszło nawet do przelewu krwi i cesarz Maksencjusz oskarżył papieża Marcelego I o wywołanie publicznych niepokojów. Obito go rózgami, a następnie zesłano na wygnanie. Zmuszono go, by został pasterzem bydła. Po wielu udrękach zakończył swoje życie w nędzy. Papież Marceli jest patronem stajennych, a od czasu średniowiecza także miasta Racibórz. Według tradycji w dniu jego liturgicznego wspomnienia 16 stycznia 1241 roku Tatarzy oblegali miasto Racibórz. Wówczas to miał się pojawić na obłokach święty Marceli. Oddziały przelękły się tego niezwykłego widoku i odstąpiły od miasta. Wdzięczni mieszkańcy ufundowali figurę świętego papieża do kaplicy i na miejskim placu. Aż do roku 1871, dzień 16 stycznia, obchodziło miasto jako swoją patronalną uroczystość z procesją po ulicach miasta. Obecnie od roku 2010, w czasie obchodzonych w czerwcu Dni Raciborza, na Placu Dominikańskim odbywa się jarmark świętego Marcelego. W ikonografii święty Marceli przedstawiany jest w stroju papieskim. Jego atrybutami są dyscyplina, konie przy żłobie oraz osioł. Módlmy się, Wszechmogący Boże, święty Marceli, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła, dzięki Twojej łasce zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy. Spraw, abyśmy czcząc tak wielkiego biskupa, przez nasze dobre uczynki byli światłem dla ludzi i płonęli miłością ku Tobie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kyrie eleison.